Cześć. W ciągu ostatnich dwóch dekad Turcja stała się gigantem przemysłowym, a dzisiaj jej sektor przemysłu ciężkiego jest porównywalny z francuskim, hiszpańskim czy nawet brytyjskim. Co zaskakujące, aktywnie konkuruje również o miejsce na świecie w eksporcie broni, a także wyprzedza Izrael, trzeciego największego eksportera wielozadaniowych dronów wojskowych. Prawie 35 krajów korzysta z dronów wyprodukowanych w Turcji. Mowa tutaj na przykład o Bayraktar TB2, który udowodnił swoją skuteczność w wielu strefach wojennych w ciągu ostatnich kilku lat. W tym także w Ukrainie, która pomimo trwającej wojny dostarcza silniki do niektórych dronów produkowanych przez Bayraktar. To ogromne osiągnięcie w produkcji broni jest wynikiem koncentracji tureckiego rządu na rozwoju kompleksu przemysłowo-wojskowego. W dzisiejszym filmie postaramy się wyjaśnić, w jaki to sposób Turcja stworzyła największą na świecie armię uzbrojonych dronów i dlaczego są one tak popularne. Obecnie armia turecka jest drugą co do wielkości siłą wojskową w NATO po armii amerykańskiej, a także 13. na świecie. Powodem, dla którego zajmuje 13. miejsce, a nie 6. czy też 7. jest brak broni nuklearnej, którą posiada jedynie pośrednio poprzez członkostwo w NATO, a także amerykańską bazę lotniczą Incirlik, w której znajduje się 50 taktycznych głowic jądrowych. Położenie geograficzne kraju sprawia, że w zasadzie każda armia na świecie zaangażowana w nienuklearną wojnę z Europą musiałaby walczyć z tureckimi siłami zbrojnymi, przedstawieniem czoła potędze amerykańskich sił zbrojnych. Turcja ma również obsesję na punkcie produkcji własnej broni i eksportuje bardzo szeroką gamę nowoczesnego sprzętu wojskowego i amunicji. Na przykład główny czołg bojowy Altaj, bojowy wóz piechoty Terrex, pojazd amfibijny Pars, ciężki wóz bojowy piechoty Tulpar, lekki czołg Kaplan, fregata typu Barbaros, śmigłowiec szturmowy TIE Augusta Westland, T-129 Atak, przeciwlotniczy system rakietowy rodziny Hajsar, samobieżna haubica T-155, naddźwiękowy szkolno-bojowy samolot Hurjet, lekki samolot bojowy oraz wiele, wiele innych. Ta lista w zasadzie mogłaby się ciągnąć i ciągnąć. Co więcej, armia tego kraju posiada więcej dronów niż wszystkie kraje europejskie razem wzięte, bo ponad 200 dronów TB2 i TB3, a także niezliczone inne rodzime typy, takie jak TIE Anka, TIE Anka 3 i TIE Aksungur, wszystkie drogie i wysoce zaawansowane. Dla porównania, brytyjska flota dronów składa się z zaledwie 10 amerykańskich Reaperów, które mają już 20 lat. Warto wspomnieć, że chociaż TB2 i TB3 kosztują od 1 do 5 milionów dolarów, są wyposażone w zaawansowane i dosyć skomplikowane technologie. Zanim zagłębimy się w szczegóły, muszę Wam zdradzić, że za całym tym sukcesem w dziedzinie inżynierii stoi tylko jeden absolwent uniwersytetu. Człowiek, którego praca magisterska przedstawiła algorytm pozwalający na lądowanie bezzałogowego śmigłowca w bardzo trudnym terenie, a nawet też pionowo na ścianie. Mowa o pomysłodawcy słynnych tureckich dronów wojskowych Selçuk Bayraktarze. W 2005 roku Selçuk był 20-letnim absolwentem Wydziału Elektrotechnicznego na czołowym tureckim uniwersytecie. Po 2 latach uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Pensylwanii. Zaledwie rok później porzucił doktorat na MIT, ponieważ zwyczajnie nie był mu już do niczego potrzebny. W końcu w jego umyśle powstała kolejna bardzo zaawansowana technologia prowadzenia wojny. Na szczęście jego rodzina posiadała firmę o nazwie Bayraktar Makina, która została założona przez ich ojca w 1984 roku w celu produkcji części samochodowych. W latach 2000 firma zaczęła specjalizować się w bezzałogowych aparatach latających. To bezsporny ojciec chrzestny najbardziej zaawansowanych tureckich bezzałogowców i związanych z nimi też technologii. Z ekonomicznego punktu widzenia bezzałogowe aparaty latające stanowią znaczną część dochodów z eksportu tureckiego przemysłu obronnego. Według oficjalnych danych za rok 2022 Turcja wyeksportowała bezzałogowe aparaty na rekordową sumę 4 miliardów dolarów. Ta liczba, jak na ironię, przewyższa wszystkie roczne budżety obronne niektórych europejskich krajów. Doszło też do tego, że łączna wartość eksportu uzbrojenia kraju w tym samym roku przekroczyła 10 miliardów dolarów. Według prognoz do końca roku Turcja otrzyma ponad 7 miliardów dolarów z transakcji związanych z bezzałogowcami, co stawia ją w jednym rzędzie z Chinami i Ameryką pod względem eksportu bezzałogowych aparatów latających.
Według Atlantic Council w Turcji działa około 2000 firm zajmujących się produkcją broni. W sierpniu zeszłego roku kraj podpisał umowę o wartości 4 miliardów dolarów na produkcję bezzałogowców TB2 i TB3 dla Arabii Saudyjskiej. Umowy z wieloma innymi krajami sięgają od setek tysięcy do miliardów dolarów. A teraz skupmy naszą uwagę na najpopularniejszych i najbardziej eksportowanych tureckich bezzałogowcach. Na pierwszy ogień idzie Bayraktar TB2, który jest dronem bojowym o średniej wysokości i długim czasie lotu, zdolnym do zdalnego pilotażu lub lotu autonomicznego. Kontrolę i zarządzanie samolotem, włącznie z użyciem broni, prowadzi załoga znajdująca się w naziemnym punkcie kontroli. W listopadzie bezzałogowy dron TB2 przeleciał ponad 400 tysięcy godzin na całym świecie, stając się flagowym produktem tureckich sił. Testy obejmowały bomby z naprowadzaniem laserowym. Starsza wersja, TB1, wykorzystywała importowane i regulowane komponenty oraz technologie, takie jak austriackie silniki Rotax 912 i kanadyjska elektronika optyczna od Wescam lub też Hansel z Niemiec. A TB2 i wszystkie jego części produkowane są obecnie w Turcji. Platforma Bayraktar TB2 ma tak zwane zmieszane skrzydła oraz usterzenie w okładzie odwróconego V. Ciąg jest generowany przez dwułopatowe śmigło o zmiennym skoku i konfiguracji pchającej. Śmigło jest umieszczone między statecznikami pionowymi i napędzane silnikiem spalinowym umieszczonym w kadłubie. Platforma jednokadłubowa ma modułową konstrukcję z wymiennymi głównymi elementami, takimi jak skrzydło, belka ogonowa i ogony w kształcie litery V. Kadłub głównie wykonany jest z kompozytowego włókna węglowego z aluminium jako materiał łączący. Paliwo przechowywane jest w zbiornikach, a jego przepływ równoważą zawory elektromagnetyczne. Stacja naziemna kontroli TB2 została zbudowana na bazie schronu zgodnego z wymaganiami NATO, wyposażonego w systemy zapasowe do dowodzenia oraz kontroli. Z kolei dronem nowej generacji jest Bayraktar TB3, stworzonym oczywiście przez firmę Baykar. TB3 jest bardziej zaawansowany niż TB2, zdolny do lądowania i startu z krótkiego pasa startowego. Został stworzony z myślą o umieszczeniu go na pierwszym tureckim lotniskowcu TCG Anadolu, który jest bardzo podobny do hiszpańskiego lotniskowca Juan Carlos. TCG Anadolu o kodzie L400 to wszechstronny okręt desantowy z górnym pokładem wyposażonym w rampę dla lotnictwa. Kokpit mieści śmigłowce szturmowe oraz drony Bayraktar TB3 i Akinci, o których również opowiemy w tym filmie. W ten sposób TB3 stanowi morską wersję TB2. Jest napędzany silnikiem opracowanym przez turecką firmę TUSAS Engine Industries. Długość bezzałogowca wynosi 8,3 metra, wysokość ponad 2,5 metra, a rozpiętość skrzydeł 14 metrów. Maksymalna masa startowa wynosi 1450 kg, nośność 280, a prędkość 300 km na godzinę. Jeśli chodzi o awionikę, obejmuje ona wymienne systemy czujników EO, ER, LD oraz celowniki, a także wielofunkcyjny radar AESA. Producent bezzałogowców, zajmujący obecnie dominującą pozycję na rynku, szybko rozwija także swój najnowszy i najbardziej obiecujący bezzałogowy samolot myśliwski Kizilelma, który odbył pierwszy lot w 2022 roku. Długość Kizilelmy wynosi 14,5 metra, a rozpiętość skrzydeł 9,7. Ma zasięg 925 km, wysokość operacyjną ponad 10 km i maksymalną prędkość około 740 km na godzinę. Samolot myśliwski jest również wyposażony w technologię stealth, w tym konstrukcję zapewniającą niski przekrój radiolokacyjny oraz wewnętrzną komorę na uzbrojenie. Wśród innych zaawansowanych cech znajduje się aktywna elektroniczna siatka skanująca, antena umożliwiająca kontrolę zarówno w zasięgu wzroku, jak i poza nim oraz możliwość autonomicznego startu i lądowania. Awionika samolotu jest również wyposażona w elementy sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że Kizilelma będzie zdolny przenosić szeroki zakres uzbrojenia, w tym precyzyjne pociski, pociski powietrze-powietrze oraz naprowadzane radarowo pociski rakietowe produkowane w Turcji. Wśród innych dość potężnych tureckich dronów na uwagę zasługuje Bayraktar Akinci, obiecujący bojowy aparat latający. Prace projektowe rozpoczęły się w 2018 roku, a prototyp został zaprezentowany
zaprezentowany w XIX, a już w 2021 został przyjęty w szeregi tureckich sił powietrznych. Z kolei masowa produkcja rozpoczęła się w 2022 roku. Na dronie Akinci zamontowane są silniki ukraińskiej produkcji o różnej mocy, w zależności od wersji tego bojowego drona bezzałogowego. Konkretnie chodzi o silniki produkowane przez Iwaczenko Progress oraz Motor Sich. Długość kadłuba wynosi 12,2 metra, rozpiętość skrzydeł 20 metrów, wysokość 4,1 metra, maksymalna masa startowa 6000 kg, a ładowność użyteczna sięga 1350 kg. 31 marca 2023 roku dron bojowy Bayraktar Akinci został przetestowany pod kątem wystrzeliwania naddźwiękowego pocisku kierowanego IH-230. Jak informuje producent dronów Baykar Makina, rakieta trafiła cel na praktycznie maksymalnym zasięgu 140 km. Deklarowany praktyczny pułap wysokości wynosi 12 km, podczas gdy Akinci wznosi się na 9 km z maksymalnym obciążeniem. W jednym z pierwszych testów z ładunkiem o masie 1360 kg ukraińskie silniki A1-450T uniosły drona na wysokość 9188 metrów. Taka wysokość sprawi, że Akinci będzie niedostępny dla wielu rosyjskich systemów obrony powietrznej. Nie tylko dla Strzały 10 i Osy, których wysokość rażenia to do 3,5 i 5 km, ale także dla Tora, którego zasięg jest ograniczony do 10 km. Jeśli chodzi o Panzer S1 z deklarowaną wysokością 15 km, jego możliwości były wielokrotnie kwestionowane. Buki i S300 stanowią pewne zagrożenie, ale amunicja dalekiego zasięgu pozwala dronowi działać bez wchodzenia w ich strefę rażenia. Analitycy Oryx wymieniają najbardziej innowacyjny aspekt maszyny – możliwość transportowania pocisków powietrze-powietrze Bozdogan IIR i Gogdogan BV RAM, które działają na zasadzie odpal i zapomnij, a także pocisków kierowanych Rocket Sun Cirit o zasięgu 8 km. Kolejną cechą jest możliwość wystrzeliwania pocisków manewrujących o zasięgu do 275 km w celu rażenia stanowisk dowodzenia, systemów obrony powietrznej, bunkrów oraz innych celów. Ponadto Akinci jest zdolny do rażenia precyzyjną amunicją z rodziny JDAM, bombami lotniczymi doposażonymi w zestaw aerodynamiczny, a także naprowadzanie laserowe, GPS lub kombinowane. Rozważane jest również użycie Akinci wyposażonych w 70-mm pociski Cirit z naprowadzaniem laserowym. Zestrzelenie ich z drona za pomocą pocisków małego kalibru jest znacznie bardziej opłacalne niż sprowadzanie samolotów bojowych w celu ich przechwytywania lub wystrzelenia droższych pocisków. Współwłaściciel firmy Baykar Makina, Selçuk Bayraktar, powiedział, że był to pierwszy turecki test naddźwiękowego pocisku rakietowego IH-230. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał. Napisz też komentarz i do usłyszenia!